witajcie drodzy kochani. Jako, że mieliśmy ostatnio takie przypadki, że osoba miała ducha w domu i jak również w sobie, w ciele, robię ten program, żeby drodzy kochani wam trochę pomóc, żebyście mogli zastosować pewien system do czyszczenia atmosfery waszego mieszkania, waszego domu. A więc przed sobą mam takie węgliki, które można podpalić świecą, czy ewentualnie ogniem w jakiejkolwiek innej formie. Te węgliki się rozrobią takie czerwone, potem je kładziemy na jakimś talerzu, czy ewentualnie metalowym naczyniu i wsypujemy, tutaj mamy przed sobą, po hiszpańsku jest kanela, to jest właśnie, to jest cynamon, ten akurat jest poszykowany, tak on wygląda i ten cynamon po prostu spalamy na tym węgliku, tak żeby ten cały dym właśnie okadzić pokój swój sypialny, jak również odkadzić inne pomieszczenia, czy strych, ewentualnie piwnicę, wykalić po prostu tym produktem, czyli tym po prostu cynamonem, wykalić pomieszczenia. On po prostu spowoduje nie tylko oczyszczenie danego mieszkania, ale również spowoduje polepszenie się wibracji, przyniesie nam szczęście, dobrobyt. To właśnie jest cynamon, który właśnie wam, drodzy kochani, polecam, żeby wykadzić właśnie pomieszczenia w waszym domu. Niektórzy po prostu nie mają dojścia do kadzideł, nie wiedzą, gdzie takie kadzidła można zakupić, dlatego mówię, że zwykłym cynamonem również możecie po prostu wykadzić wasze mieszkanie i również będzie ten sam efekt. Ja również polecam cynamon, który jest w ramach, czyli po prostu w takich podłużnych jakby częściach, gdzie jest niezdrobnione, nie jest zmielone, tylko po prostu taki gotowy w długich ramach można kupić i również możecie mieć świeczkę, która jest zapalona i odpalać te ramy, powoli one się będą palić, niekiedy będą gasnąć, ale wówczas znowu możecie po prostu nad płomień położyć taką ramę tego cynamonu i odpalić od nowa i po prostu kadzić wasze mieszkanie. To spowoduje polepszenie się waszej wibracji w waszym mieszkaniu, w waszych pokojach, czy waszej kuchni, ewentualnie łazience, jak również oczyści wszelkie rodzaje nieczystości astralne i larwy astralne, które właśnie znajdują się w danym pokoju. To właśnie jest taka wskazówka, ponieważ pewne osoby mają problem właśnie z tymi duchami, dlatego przekazuję taką informację, jak po prostu skutecznie również bronić się przed tego rodzaju typu larwami astralnymi, duchami, które mogą się znajdować w danym pomieszczeniu. Także jeszcze raz powtarzam, to jest cynamon sproszkowany, kładziemy na węgliku, wypalamy go, można potem tego cynamon dosypać po jakichś 5 minutach, on się szybko spala, można dosypać go trochę więcej i dzięki czemu po prostu oczyścimy nasze mieszkanie. Także ja żegnam się z wami, drodzy kochani, macie pod spodem mój e-mail, mój sklep internetowy, jeżeli ktoś chce zakupić aronit. Dziękuję za uwagę, do widzenia.